Widok dzika w mieście już niemal nikogo nie dziwi. Choć pozornie wydają się być sympatycznymi i wdzięcznymi zwierzętami, to nadal trzeba pamiętać, że stwarzają duże zagrożenie. Dlatego na ten rok starostwo wydało 3 decyzje dotyczące odłowu dzików, łącznie 70 sztuk. 26 zostało już odłowionych, różnej płci i wieku. Oczywiście dziki mogą być odławiane przez nas wyłącznie poza obszarem rejonów łowieckich. W tych rejonach łowieckich to już wojewoda decyduje o odstrzale albo odławianiu sanitarnym. To oczywiście wynika z profilaktyką, z zagrożeniem choroby afrykańskiego pomoru świń, gdzie dziki są takim możliwym nosicielem tej choroby, więc to już jest zadanie wojewody. Na ten cel w bieżącym roku starostwo ma zabezpieczone 40 tysięcy złotych. To środki przekazane przez wojewodę. I tam, gdzie zachodzi taka konieczność, powiat reaguje i odławia dziki. Taka sytuacja miała miejsce między innymi na początku marca, kiedy 2 dziki poruszały się po centrum miasta. Zostały od razu odłowione w tym samym dniu, żeby nie stwarzały zagrożenia w centrum miasta. Jest to problem wynikający zarówno z dużej populacji tych zwierząt w naszym kraju, no i takiej migracji, to również sieć dróg i tak dalej powoduje, że szlaki zwierząt się zmieniają, no i łatwość uzyskania pożywienia. Niestety wiele ludzi wciąż nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, jakie stwarzają dziki. Często je dokarmiają lub robią im zdjęcia z bliskiej odległości, traktując jako rozrywkę. To już jest w ogóle nieodpowiedzialne zachowanie, dokarmianie dzików podchodzących pod balkony, bo o ile jest to chwila fajnej zabawy, o tyle zagrożenie dla innych, którzy są pod balkonem, czy gdzieś może być zdecydowanie. Dlatego apelowałbym do mieszkańców naszego miasta, szczególnie w tych miejscach, gdzie dziki się pojawiają, o absolutne niedokarmianie, zamykanie śmietników, tak żeby odciąć dzików od łatwej żywności, która może się dla nich trafić. Przypomnijmy, w 2021 roku weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które wprowadza zakaz przemieszczania dzików na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej, także na obszarze Polski. Dla władz miast oznacza to zakaz wywożenia odławianych dzików. Mówi się tu o odstrzale i no niestety być może dla niektórych to brzmi brutalnie, ale to jest naprawdę walka z zagrożeniem dość dużym i po prostu tę populację również trzeba regulować w jakiś sposób, żeby w jak najmniejszym stopniu dochodziło do wchodzenia w tereny zurbanizowane.